Siódma, dziewiąta. Gość poranka. Kwadrans po godzinie 8. Gościem poranka 7.09 jest pan Andrzej Sośnierz, poseł Koła Poselskiego Polskie Sprawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w środku wakacji, jesteśmy też na szczycie zachorowań, tak przynajmniej twierdzi resort zdrowia, jeżeli chodzi o zakażenia koronawirusem. Czy też ocenia pan to w ten sposób, że już powinna ta fala wakacyjna spadać i tak naprawdę w najbliższym czasie nie grozi nam kolejny wzrost tych zakażeń? No, czy to już jest szczyt, czy jeszcze trochę przed, to tak bym całkiem pewny nie był. Oczywiście te wszystkie fale miały swoją dynamikę i można już w tej chwili ocenić, ile trwają. One trwają z reguły 3 miesiące, 4 miesiące, więc myślę, że rzeczywiście zbliżamy się gdzieś do chyba apogeum. Jedno tylko, że tak naprawdę my nie wiemy, jak wiele osób choruje w tej chwili w Polsce. No, pytanie, czy nam do szczęścia jest potrzebna ta wiedza, no ale to po cośmy przez 2 lata tak bardzo nadzorowali ten stan, a potem teraz mówimy, a jakkolwiek, dlaczego nie wiemy? Dlatego, że po prostu w tej chwili testowanie jest bardzo trudno dostępny jest test i w związku z tym my docieramy tylko do, mamy informację tylko o tym, jak odnośnie, tylko o tym i od tych osób, które bardzo zdeterminowane przebrnęły znów przez ten proces testowania, więc na pewno ta ilość zachorowań w Polsce jest dużo większa w tej chwili niż to oficjalnie głoszona. No ale rzeczywiście, no pewnie patrząc na czas, no to gdzieś zbliżamy się do apogeum i w tej chwili i potem będzie już mniej. Natomiast czy jesienią nie pojawi się kolejna fala, no to już ta epidemia nauczyła nas pokory co do wróżenia i przewidywania przeszłości, bo chyba nikt nie przewidywał, że ona będzie tak przebiegała, tak długo, tak bardzo nas męczyła. W szczególności, że wirus jest bardzo skłonny do mutowania i jeszcze nie wiadomo, a nad tym procesem nie panujemy i nie wiadomo, co tam jeszcze się nie wydarzy. Nie wiemy, czy fala jesienna będzie dosyć dotkliwa, czy trochę mniej. Natomiast no, Ministerstwo Zdrowia jasno zadeklarowało ostatnio, że nie przewiduje lockdownu, też wskazując na inne kraje Europy. No i tłumacząc wprost, że po prostu nie stać nas po raz kolejny na zamknięcie gospodarki też w obliczu tego, co dzieje się na świecie. Pana zdaniem taka deklaracja w tym momencie jest uzasadniona i uprawniona i myśli pan, że faktycznie tak będzie? No patrząc na świat, to ta fala jest co do intensywności druga po tej ostatniej, bo ta ostatnia w ogóle była, no, kilka razy przewyższała poprzednie co do intensywności i ilości zachorowań. Ale ta jest druga w kolejności, więc widać, że wszystkie 3 poprzednie, które wywoływały tyle paniki i wywoływały takie konsekwencje, że one były w sumie mniej intensywne niż ta, która jest w tej chwili. Swoją drogą, słusznie, bo zresztą od wielu już, od dłuższego czasu ja mówię, że chyba najlepszym przykładem zachowania była Szwecja. Oczywiście Szwecja też podlegała naciskom całego świata, bo świat się tutaj złościł, że oni inaczej, a my tu mądrzy Europejczycy inaczej, ale oni mieli rację. Oni nigdy nie popadli w taką panikę jak pozostałe kraje w Europie i nie tylko w Europie. I oni, w sumie rezultat ich zachorowań jest korzystniejszy niż na przykład w Polsce. Śmiertelność w Polsce jest dwukrotnie wyższa niż w Szwecji. A Szwedzi nigdy nie mrozili państwa i gospodarki tak, jak myśmy swego czasu zamrozili, bo to ma swoje dalsze konsekwencje, bo przecież wszystkie te finansowe perypetie, które teraz przeżywamy, w jakiejś części
I to spory mają swoje źródło w tych tarczach, które pierw zamroziliśmy gospodarkę, potem ją wspomagaliśmy, wszystko w sposób chaotyczny, niekontrolowany, no i to spowodowało, że tych pieniędzy do gospodarki wpuszczono bardzo dużo, na rynek wpuszczono bardzo dużo, no i teraz między innymi z tego powodu mamy tak jak mamy tą inflację. Więc zachowanie tym razem spokojne, tylko żeby znów nie przesadzić. Mnie najbardziej razi w tej polityce, że my tylko patrzymy, a co sąsiad robi, to tak jak w klasie, w czasie klasówki, że no, opieramy się na tym, że podglądamy u sąsiadów. I co on robi, no to ja też zrobię. Stać by nas było czasem może na samodzielne myślenie, I tak się działo poprzednio, że podglądaliśmy, jak sąsiedzi zrobili tak, no to my też tak. Więc szkoda, że nie patrzyliśmy na sąsiada z północy, czyli na Szwecję, która była dużo bardziej w tym zakresie spokojna. Moim zdaniem takie spokojne reagowanie i nie mrożenie państwa i nie unikanie tego lockdownu, to jest słuszne. Zresztą widać, nic takiego się nie dzieje, ta epidemia i tak ma swoją dynamikę i tutaj niewiele działania, przynajmniej takie działania, jak były robione w większości krajów Europy, za bardzo tutaj nie pomagały. Teraz narzędziem, głównym narzędziem do walki z koronawirusem mają być szczepienia. Z tego, co pamiętam, to jeszcze trwają dyskusje na temat wieku, od którego taka szczepionka miałaby być dostępna. To są dyskusje na poziomie Unii Europejskiej. Czy pana zdaniem Polacy będą się chcieli szczepić? Bo wiemy, jacy jesteśmy teraz, jakoś funkcjonujemy. Ten koronawirus już nie robi na nas takiego wrażenia. Nie jest to temat numer jeden. Nie obawia się pan, że Polacy nie będą zbyt chętnie się do tych apeli rządu dostosowywać? No, śmiertelność jest niższa w tej fali niż w poprzednich falach, czyli jak gdyby coraz łagodniejsze. No, można powiedzieć, niestety ci, którzy byli bardziej wrażliwi na to, zmarli w poprzednich falach i teraz pozostali nam odporniejsi. To troszkę przypomina tu koncepcję Darwina, że nastąpiła selekcja naturalna i szczęśliwie teraz umiera osób dużo już mniej. Więc tutaj w tym zakresie chyba jest lepiej. I oby tak już pozostało. Natomiast co do szczepień, no to też nauka tu trochę dostała nauczki, bo wirus tak szybko mutuje, że już te szczepionki, które były skuteczne, już też nie bardzo, bardzo tak nie były to szczelne, nie były to bezwzględne odporności, które się nabywało, ale były skuteczne przy pierwszych wariantach, w tej chwili właściwie są już bezużyteczne. Natomiast nowa szczepionka z pewnością na ten nowy wariant będzie skuteczna. Jakkolwiek widzimy, że odporność w koronawirusie nie trwa zbyt długo, czy to po szczepionce, czy to po przechorowaniu. Więc tu, ale daje odporność przez jakiś czas, ale mówię tutaj o nowym wariancie. Na pewno część Polaków pójdzie na to i skorzysta z tego, co oczywiście daje pożytek. Natomiast nie można już, wiemy, obiecywać, że na pewno będziesz w 100% ochroniony, ale będziesz ochroniony jakoś tam, że to jest panaceum na wszystko. Widzimy te wszystkie kilkukrotne szczepienia, no nie odporniły nas na kolejne fale. Szczepionka ta stosowana od początku, ta pierwsza szczepionka, która była, no niestety nie jest w tej chwili już skuteczna na ten wariant, który może co najwyżej być może lekko łagodzić przebieg. Więc musimy poczekać na nową szczepionkę. A czy z niej skorzystać, czy nie? Nie robiłbym tutaj z tego znów wielkiego problemu. Jest narzędzie, możesz się odpornić, ale nie jest ono w pełni skuteczne. W związku z tym dajmy sobie tutaj dowolność
ale tą szansę dajmy też osobom słabszym i starszym, które będą chciały z niej skorzystać. Ta szczepionka to ma być preparat skalibrowany, można powiedzieć, konkretnie na ten wariant odmiany Omikron. I tu można by sobie zadać pytanie, czy jeżeli nagle pojawi nam się jakaś inna mutacja, jakaś inna odmiana, to oznaczałoby, że ta szczepionka będzie nieskuteczna? No, tu bardzo słusznie pan zauważył. My zawsze jesteśmy do tyłu. My gonimy tego wirusa, on sobie tam dalej idzie do przodu i dalej się zmienia. I żeby się nie okazało tak, że jak już ta szczepionka we wrześniu będzie dostępna, to właściwie to będzie zdarzenie historyczne, że będziemy mieć nowy lub wariant, lub też wariant i że ona będzie umiarkowanie skuteczna, no ale z pewnością jakiś skutek ochronny będzie dawała, więc całkiem bym jej nie deprecjonował, ale też nie przeceniałbym tutaj wszystkiego. No, w tej chorobie nie mamy zbyt wielu narzędzi do walki z chorobą. My, takie wydawałoby się skuteczne uniknięcie choroby, czyli przechorowanie jedno, a potem skuteczne ponowne, ochrona przed ponownym zachorowaniem wydawałoby się skuteczna, czyli jedno przechorowanie też nie daje pełnej odporności, więc tu przy tej chorobie musimy wszyscy klęknąć i powiedzieć, że jednak nie wszystko potrafimy, że nauka, że my nie jesteśmy omnipotentni, że czasem przyroda jest silniejsza. Więc tu może być tak, że rzeczywiście, że wirus tak zmutuje, że szczepionka, która będzie gotowa we wrześniu, będzie też mniej skuteczna na to, co nas w przyszłości czeka. No ale tu wszyscy wróżymy trochę tak z fusów, więc i trochę nauczeni doświadczeniem 2 lat ubiegłych. Więc musimy tu być ostrożni, ale nie deprecjonowałbym tu szczepionki. Będzie to jakieś narzędzie, które będzie mogło dać ochronę, jeśli nie pełną, to częściową. Więc jeśli ktoś chce, to dobrze, że takie narzędzie wytworzono. O to doświadczenie 2 lat, o którym pan powiedział, chciałem zapytać jeszcze w innym ważnym kontekście, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem, mianowicie o szpitale. Czy myśli pan, że te 2 lata sprawiły, że, no można powiedzieć, odrobiliśmy lekcje, jeżeli chodzi o przygotowanie szpitali, że dobrze ten czas został wykorzystany, że szpitale są gotowe na ewentualne nagłe, szybkie potrzeby wzrostu miejsc. Ostatnio na przykład resort zdrowia zdecydował o dofinansowaniu oddziałów zakaźnych i pracowni diagnostycznych. To ma kosztować 200 milionów złotych. Czy to jest coś, co też ewentualnie pomoże, gdyby takie zapotrzebowanie spowodowane wzrostem zakażeń na koronawirusa się pojawiło? Na pewno szpitalnictwo, no, bo zresztą w czasie epidemii nie tylko szpitale są potrzebne, przede wszystkim przychodnie, lekarz rodzinny, tam się ci pierwsi pacjenci i największa ilość pojawia. Natomiast szpitale też nabrały doświadczenia. No ten paniczny strach przed koronawirusem już nam tutaj zmniejszył się i mniej modyfikuje i wpływa na działania. Na pewno szpitale już są doświadczone, wiedzą co robić między innymi i w zakresie tych właśnie zwiększonych zachorowań, jeśli będą, ale też widać, że ta fala, ta ostatnia, ta aktualna fala daje mniejsze w mniejszym stopniu przebiega ciężko i mniej osób zdecydowanie trafia do szpitali. Tam zdaje się to zapalenie płuc w niewielkim stopniu się pojawia, które było główną przyczyną hospitalizacji. Więc tutaj chyba nie ma w tej chwili obaw, że szpitale będą przepełnione. Natomiast dofinansowania i sprawy finansowe związane z tą epidemią to już zupełnie inna historia. To ona tam ma coś wspólnego z potrzebami, ale coś. No, jest każda epidemia i na każdej epidemii to wiadomo i każdej konflikcie, jak na wojnie,
no, pieniądze płyną szeroką ławą i czasem sensownie, czasem bezsensownie. No, nikt nie zaprzeczy, że pieniądze się przydadzą do czegoś tam, ale nie fetyszyzowałbym tego, że to będzie aż tak, że to jest tak bardzo potrzebne. Szczególnie, że przez te dwa lata już było wiele dofinansowań i nie wiem, co by tam trzeba było jeszcze, ale radość wydawania pieniędzy przy okazji różnych takich klęsk, nie tylko na medycynę, jest duża. A przyzwolenie też duże, no bo wszyscy spanikowani, więc to dobrze by się było przyjrzeć sensowi wydawania kolejnych pieniędzy na coś, ale pretekst jest, no to o to lecimy. Ostatnie pytanie jest związane może nie koniecznie tak bardzo z pandemią koronawirusa, ale jak najbardziej z ochroną zdrowia. A to temat aktualny, nawet dzisiaj w przeglądzie prasy o nim mówiliśmy. Apteki ostrzegają, że hurtownie farmaceutyczne odnotowują zmniejszone dostawy. No, rząd, resort zdrowia odpowiada, że te kryzysy występują często w sposób lokalny. No to jak to jest? Czy grozi nam jakieś tutaj mocne tąpnięcie na rynku dostępu do lekarstw? No i informacje mamy niepełne, bo pytanie, dlaczego te dostawy się... Zresztą w ogóle dziwne rzeczy się dzieją nie tylko z powodu epidemii, ale w czasie wojny, która jest w tej chwili za naszą wschodnią granicą, więc tu trudno dociec. Dlaczego takie zachwiania? One się czasami pojawiają. Już nie chcę mówić, że to są czasem spekulacje, ale czasem też się zdarza, że się specjalnie zatrzymuje rynek, a potem, żeby podnosić ceny. Ale to nie to chyba w tej chwili jest na rzeczy. No nie ma powodów wyraźnych, poza tym, że gospodarka i przemysł farmaceutyczny jest oparty w dużym stopniu na dostawach z Azji, więc tu mogą być jakieś przyczyny związane z transportem, ale nie znam szczegółów lub nie znam też po prostu przyczyn, dla których takie zachwiania mogłyby się pojawić. Producenci też tu mają czasem swoją dziwną politykę, nie wszędzie tutaj tylko szlachetność i dobro pacjenta jest na uwadze, kiedy się duże pieniądze pojawiają. Dlaczego taka sytuacja w tej chwili jest, no trudno ocenić. Według wszelkich danych nie powinno być problemów. Jeśli są, to być może lokalne, jakieś tam, lub jakiś producent coś dziwnie się zachowuje, ale to wymagałoby konkretnych informacji, o jakie konkretnie firmy to chodzi, czy to jest jedna firma, czy to wszystkie taką politykę stosują. Myślę, że na razie spokojnie trzeba do tego podejść i myślę, że nie powinno być większych problemów z dostawami dla aptek. Na pewno w dobie deficytu i kryzysu związanego z różnymi innymi surowcami chcielibyśmy uniknąć kolejnej branży, kolejnej dziedziny, w której takie problemy byśmy odczuwali. Poseł Andrzej Sośnierz, Koło Poselskie Polskie Sprawy, był gościem poranka 7:09. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję. 7:09.